building a White House because it's destroyed, but we can build it back again with this ball. Okay, we stop now. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. Yes, yeah, so today we at home together and we've got few Lego blocks. Yeah. And we are start building already. We are building a White house. A lighthouse. Yes, we're building lighthouse together. Now. Okay. And shall we show everyone what else we built? Yeah, okay, so we've got windmill. It's the windmill. It's spinning little windmill. Okay. Yes, we've got windmill. We've got a house. It's like a little house, is it? I don't want to show this. Oh, you've got doll. You find the doll. And we've got this nice... windmill. House. House! Yes, we built a house. And another one. You remember the white one? What's it called? Igloo. Igloo! We built the igloo house. And is that our favorite one? Yeah. Is it? Yeah. Castle! Do you know who live in the castle? Princess Castle. Princess. And prince, is it? Yeah, and king. And king, yes. And queen. Oh yeah, and queen live in the castle too. So yes, we're together today at home, just playing, just with building Lego now. And before we play, what did we play before? Roblox. Yes, we play Roblox together and before. Rocket League. Oh yeah, and a Rocket League. So it's like a football cars playing football. So you just score. You get more credit cards, like V-Bucks. If you play more, you get more money. Yeah, so the more you're playing, you're getting some more kind of money and you can choose different car. Is that right? No. No, okay. You're almost done. No. We just need to fit the door. Yeah. Is it not easy? This is. It's easier. Done it. Yeah, can you show everyone what you built? Wait. Okay. There you go. Yay! Yes, got what else we've got here? Window. Yes. What's kind of playhouse? Playhouse, yes. So, and igloo. Oh yeah. Yeah. So we see you guys when it's spring, dry. Yeah, it's really gonna be spring. It's spring already, but it's not really dry today. No. It's kind of sunny, but it's been raining as well. But then we're gonna do more video outside because we like going outside, are we? We like going for walks, are we? Yeah. And then we're going to record more video playing outside. Let me see you guys. We build more Lego. Yeah. With these blocks. Yeah, we've got spare blocks. We can build something more. We can build a little house with these blocks as well, I think. Look, a window. It's the window and door. Yes, it is. Open and shut. Czas na kawkę teraz. Także wam pokażę moją ulubioną kawę. To jest nasza ulubiona coffee machine, Nespresso, a także mamy takie właśnie, jak to się mówi, flavor, różne te smaki. To bardzo lubię, to jest Columbia Nespresso. Może światło w kuchni jest nie za bardzo jasne, ale wam chciałam pokazać właśnie smaki mam, które właśnie pijemy. To jest Hell's No Muffin. To jest bardzo właśnie dobra i właśnie teraz będę ją robiła. Także wrzucam sobie tutaj do środka.
Co jest właśnie fajne z tych Nespresso kawy, że możecie zamówić, naprawdę jest olbrzymia jakość wyboru, kilka właśnie smaków, kilkanaście smaków do wyboru tej kaw. Wanila, Costard, różne właśnie, czy jest też Nespresso, czy jest, wam pokażę tutaj, o, następną mam Bianco Forte, ta też jest bardzo dobra. Już zrobiona w moim ulubionym kubeczku. Polecam właśnie, polecam ten smak. I ta coffee machine naprawdę robi dobre smaki kawy, naprawdę polecam, jestem bardzo zadowolona. To jest nasza pierwsza coffee machine i najbardziej udana jak na razie. Teraz chcę wam pokazać, na górze zaczęliśmy robić remont, robić remont łazienki, toalety i właśnie wam teraz chcę was zabrać na górę, wam szybko pokazać, jesteśmy w stanie remontu, także was troszeczkę przepraszam, jeśli zobaczycie, jest tak wszystko wszędzie na rozwalane, porzucane. Tak to właśnie wygląda w trakcie remontu. Także wam pokażę, jak to na razie wygląda i jakie będziemy mieli plany. Także zostańcie ze mną. Za kilka tygodni myślę, że już wszystko skończymy. Dopiero zaczęliśmy. Także wam pokażę również, jak to wszystko będzie wyglądać. Więc idziemy na górę. Tak. Więc pokażę wam łazienkę, która jest w trakcie remontu. Przepraszam was wszystkich za... No jest mes, ale jak to się mówi, w trakcie remontu tak to wygląda. Jeśli nie mamy builders, to przyniosę sobie tutaj moje właśnie rzeczy, żeby rano czy wieczorem użyć szybko. Więc tak to wam pokażę, jak to wygląda w trakcie remontu. Wpadliśmy na taki pomysł, pokażę wam zdjęcia, nie mam wcześniejszego filmiku, jak wyglądała łazienka przed jeszcze remontem. Nie była to jakaś znowu stara, bardzo łazienka w jakimś takim stanie naprawdę niedobrym, dało się użyć, ale postanowiliśmy z tej łazienki po prostu zrobić je troszeczkę większą. Kiedyś tutaj tylko była wanna, tutaj była właśnie umywalka, u góry lusterko, no i praktycznie tutaj miałam szafeczkę po prostu z kosmetykami. Wanna się mieściła, gdzie ta wanna się mieści, jak widzicie. Mam zainstalowaną wannę, zaraz wam pokażę bliżej. Ale tutaj chciałam wam pokazać, tutaj nie mieliśmy prysznica wcześniej, tylko widzicie, to jest bardzo, bardzo no duże. Wcześniej tutaj mieliśmy schowek. Wyobraźcie sobie, taki duży, głęboki schowek i tutaj miałam wszystkie ręczniki, pościel i wszystko się mieściło. A tutaj za drzwiami wcześniej nie miałam oczywiście schowka. Tutaj była tylko ściana,
Był wysoki kaloryfer i tyle. Wszystkim opóźnieni, bo musieliśmy zamówić kilka dodatkowych rzeczy. Wpadli na pomysł wykorzystać ten, co kiedyś był schowkiem właśnie prysznic. Czyli jak widzicie, tutaj będzie prysznic. Tutaj już jest wstawione, są właśnie na prysznic. Macie, tutaj jest półeczka będzie, a u góry tutaj będzie po prostu shower head, jak to się mówi. Czyli to jest super miejsce z małej łazienki wykorzystać, jeśli ktoś ma, tak jak my właśnie, schowek wykorzystać na właśnie prysznic. No, to jest super prysznic, będzie duży. No i tutaj oczywiście, co się stało, też dało nam się zrobić olbrzymi schowek. Jak na razie tutaj widzicie, są rzeczy, wszystko schowane do robienia, ale popatrzcie, jaki jest wysoki i głęboki ten schowek. I tutaj będą półki, będę miała półki właśnie na ręczniki, pościel i wszystko jest w tej łazience i bardzo jestem z tego pomysłu bardzo, bardzo zadowolona. A tutaj na dole będzie kaloryfer ciągle, czyli tak to będzie wyglądać. Na razie, jak mówię, tak to wygląda. Mamy wstawioną wannę po prostu dla dzieci. Wybraliśmy taki tab. Ja Wam to wszystko ciągle jeszcze będę pokazywała. I tutaj jest, oczywiście będzie półeczka na prysznic, na shower gel, jak to się mówi, do kąpieli. No a tutaj na tej ścianie będzie tak samo jak było, czyli będzie umywalka, lustro i to wszystko Wam niedługo pokażę, jak to wygląda. A jeszcze Wam na zewnątrz, bo oczywiście my mamy ubikację osobno, to Wam tutaj pokażę. Ja Was bardzo przepraszam, że taki no mes, no ale jak to jest w domu, jak się robi wszystko. Wszędzie mamy na razie kurz i wszystko wszędzie jest. Tutaj obok łazienki mamy ubikację. Ta ubikacja jeszcze nie jest dotykana. Jak widzicie, pościągałam tylko wszystkie dekoracje. Ściana, ubikacja. Tutaj będzie też wszystko w płytkach. Będą nowe światła. Nowa ubikacja oczywiście. Lustro. Płytki. Także zobaczycie to niedługo. Na razie jest w takim stanie praktycznie jak było. Tutaj jest już zrobione miejsce na jeden prąd i na drugi na wtyczkę, na gniazdko. Co jeszcze tutaj chciałam Wam powiedzieć, co Wam pokazywałam, ten schodek za drzwiami w łazience, to się właśnie tak stało, że tutaj mam zabudowane po prostu ścianę. I w ten sposób, tutaj jeszcze jest niepomalowana, bo to jest świeży gips położony. Ona taka była głęboka i w ten sposób nam się udało, jak tutaj za drzwiami jeszcze raz Wam pokażę, to jest ten właśnie schowek. Tak więc na tym skończę Wam nagrywać właśnie tą łazienkę, toaletę, to już nie ma więcej co pokazywać. Teraz czekamy na właśnie, na jak to się mówi, delivery, bo zamówiliśmy kilka jeszcze tam dodatkowych zamówień do łazienki. Także bądźcie z nami, wszystko będzie, na pewno Wam pokażę, jak wszystko skończymy. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać, wykończenie i łazienkę, i toaletę. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Nie mam starej łazienki filmika, ale mam zdjęcia, które Wam również pokażę przed i po. Również zachęcam Was, jeśli jesteście nowi, widzicie mnie pierwszy raz, wciśnijcie subscribe button po więcej właśnie filmików, dajcie łapkę w górę, a na pewno pokażę Wam dużo takich filmików jak z dzisiejszego dnia. Również będą to filmiki z ćwiczeniami, będą to ćwiczenia na zewnątrz, w domu, teraz już wiosna się zaczęła, będziemy wszyscy razem się ćwiczyć, także myślę, że będzie fajnie i będę Was do tego zachęcała, bo ja wiem, że będąc mamo jest ciężko znaleźć ten czas, ale myślę, że 10, 15 czy 20 minut dziennie poświęcimy, znajdziemy czas na to, by razem się poćwiczyć. Do zobaczenia, miłego dnia, cześć!